przedsiębiorcy nie zatrudniają stażystów. Kolędy i pastorałki na scenie kina Etiuda. Nikt nie powinien być głodny w tegoroczne święta. Witam w środę, 18 grudnia, Karolina Kamińska, zapraszam na Telefakty. Bank Żywności kończy program wydawania unijnej żywności przed świętami. Wspomagał się też coroczną zbiórką żywności dla tych najbardziej potrzebujących. Żywność jest i nie powinno jej zabraknąć na żadnym świątecznym stole. Najpopularniejszą formą aktywizacji zawodowej są staże. Urzędy pracy każdego roku wysyłają setki młodych ludzi, aby w ten właśnie sposób nabyli praktyki zawodowej. Urzędy pracy mogą kierować na staże do 12 miesięcy, bezrobotnego do 25 roku życia. Pozostałe osoby bezrobotne wymienione w artykule 49 ustawy, długotrwale bezrobotni, samotni wychowujący dzieci, powyżej 50 roku życia i tak dalej, mogą być skierowani na staże do 6 miesięcy. Problem w tym, że na tak długie staże bezrobotni nie mają co liczyć. Jest to związane ze środkami, jakimi pośredniaki dysponują na aktywizację właśnie za pośrednictwem tej formy. Realia są takie, że nie ma w Polsce urzędu, który na dzień dzisiejszy mógłby sobie pozwolić na podpisywanie umowy na tak długi okres czasu, bo proszę sobie wyobrazić, że miesięczne obciążenie Funduszu Pracy jeden miesiąc skierowanego na staż bezrobotnego to jest prawie 1300 zł. Pomnóżmy to przez 12 miesięcy, mamy kwotę 26 tysięcy zł. Urzędy pracy zmagają się jednak z poważnym problemem, który dotyka nie tylko instytucje, lecz przede wszystkim stażystów. Mowa o obowiązku zatrudnienia po odbytym stażu. Zgodnie z przepisami wnioskodawca powinien zatrudnić stażystę na minimum 4 miesiące. Fakty są takie. Wnioskodawca podpisuje z nami umowę, z której zobowiązuje się do zatrudnienia określonej osoby na określony okres czasu, po czym umowa się kończy, pisze do nas wyjaśnienie lub wcale go nie pisze i my od strony prawnej nie możemy mu nic zrobić. Urzędy pracy w przyszłości nie współpracują z przedsiębiorcami nie wywiązującymi się z zawartej umowy. To jednak nie skutkuje. Problem w tym, że mimo apeli nadal w tej sprawie nic się nie zmieniło, a przedsiębiorcy nagminnie wykorzystują dziurę w przepisach. Mamy dziurawe prawo. Mam nadzieję, że w najbliższych latach zostanie ono zmienione. I przede wszystkim my patrzymy na ten temat przez inny pryzmat. Otóż młody człowiek, bo w większości to są ludzie młodzi, idący na ten staż, on tą umowę widzi. Konsekwencje takiego postępowania mogą być jednak poważniejsze. W przyszłości urzędy pracy będą rozliczane z efektywności aktywizacji. Praktyki przedsiębiorców wpłyną więc na obniżenie efektywności, a to odbije się na wszystkich. Już nowej, znowelizowanej ustawy jeszcze nie ma, ale ona wejdzie w 2014 roku. I jednym z fundamentalnych jej zapisów będzie wprowadzenie i rozliczanie urzędów pracy z efektywności zatrudnieniowej. Nie ukrywam, dość wysoki. Od tej efektywności będzie zależała kwota środków otrzymywanych na lata następne. W całej sprawie najbardziej poszkodowani są stażyści. To oni na własnej skórze odczuwają stres związany z nieuczciwym postępowaniem przedsiębiorców. Problem w tym, że właściciele firm nic sobie z tego nie robią. Staże cieszą się dużą popularnością zarówno wśród pracodawców, jak i potencjalnych pracowników. Urzędy pracy mogą skierować bezrobotnego nawet na 12 miesięcy takiej praktyki zawodowej. W zamian pracodawcy zobowiązani są do zatrudnienia stażysty. Tak jest na piśmie, ale jak potwierdza dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, pracodawcy nie wywiązują się z tego obowiązku. To pozostałości ze świątecznej zbiórki żywności, które jeszcze nie trafiły do osób potrzebujących. Trwa rozdawanie produktów, gdyż zbiórka na święta Bożego Narodzenia była wyjątkowo owocna. Zebraliśmy 5 ton żywności w naszym Ostrowcu Świętokrzyskim, natomiast 19 ton w województwie świętokrzyskim, ponieważ my jesteśmy organizatorem zbiórek również na całe województwo świętokrzyskie. Także wzwyżka była i u nas, i w województwie. Dzięki ofiarności ludzi zebrane produkty trafią do najbardziej potrzebujących. W okresie przedświątecznym to szczególnie ważne. Taka pomoc może ułatwić przygotowanie świąt. Mam nadzieję, że
nie będzie takiej sytuacji, żeby u kogoś nie było świąt Bożego Narodzenia, z czego się bardzo cieszymy. Obok zbiórek żywności, z których produkty docierają do potrzebujących rodzin w całym województwie, duże znaczenie ma wydawanie produktów dostarczanych do Banku Żywności w ramach pomocy unijnej. Tylko w tym roku takiej żywności trafiło do mieszkańców województwa ponad 2,5 tysiąca ton. Do potrzebujących dociera ona za pośrednictwem niemal 170 stowarzyszeń. Unijny program gwarantuje te najpotrzebniejsze produkty. Jest cukier, jest mąka, jest olej, ser topiony, ser żółty, są płatki, jest mleko, ciastka, puszki, czyli mięsne, dwa rodzaje, puszka mięsna i pulpety, są koncentrat pomidorowy i inne rzeczy. Produkty w ramach unijnego programu pomocy stanowią duże wsparcie dla osób potrzebujących. Problem w tym, że trafić one mogą do nich wyłącznie za pośrednictwem stowarzyszeń. W Banku Żywności zauważają, że w tym obszarze muszą zajść zmiany. W przyszłym programie, który nie wiemy teraz, od kiedy się zacznie, żywieniowy, chciałabym, żeby stowarzyszenia z Ostrowca Świętokrzyskiego zajęły się ludźmi w szerszym znaczeniu, czyli więcej ludzi przyjmować do stowarzyszeń, bo bankowi nie brakuje żywności, żeby ta żywność trafiała do ludzi. Tylko brakuje tego, że nie są ulokowani w stowarzyszeniu i tu jest problem. Zainteresowanie unijnymi produktami spożywczymi jest duże. Osób potrzebujących przybywa, co sprawia, że potrzebny jest jasny plan wsparcia. Muszę powiedzieć, że przybywa osób, którzy pobierają żywność, że obserwuje się coraz więcej ludzi proszących o pomoc. I tacy ludzie, którzy do nas trafiają, nie są odsyłani bez niczego, tylko są lokowani w stowarzyszeniach, których możemy ulokować. Im więcej osób zaangażuje się w działania na rzecz potrzebujących, tym łatwiej będzie trafić do nich z pomocą. Podjęcie działań w tym kierunku wydaje się być priorytetem na najbliższe lata. Ponad 300 listów. Tyle udało się w tym roku napisać w ramach maratonu pisania listów, który odbył się w sobotę w Liceum Ogólnokształcącym nr 3 imienia Władysława Broniewskiego. W wydarzeniu mógł wziąć udział każdy mieszkaniec miasta. Dwa dni i około 200 miejsc w całej Polsce, w tym Ostrowiec Świętokrzyski. To już kolejna edycja największego na świecie wydarzenia organizowanego na rzecz praw człowieka. W sobotę do Liceum Ogólnokształcącego nr 3 imienia Władysława Broniewskiego przyjść mógł każdy mieszkaniec miasta, który wyraził chęć pomocy i udział w maratonie pisania listów. Akcja spotyka się z tak dużym oddźwiękiem. Ja osobiście traktuję to jako spłatę takiego długu wdzięczności przez nas Polaków, bo nam w latach 80., 90. też Europa Zachodnia, Stany Zjednoczone, cały świat demokratyczny pomaga. Trwało to może trochę krócej, bo przez 4 godziny, ale efekt został osiągnięty, bowiem do skrzynek pocztowych trafiło ponad 300 listów. Jeszcze w ubiegłym roku pisali wyłącznie uczniowie Bronka. Teraz zaangażowane było już całe miasto. Jesteśmy zadowoleni, bo naprawdę wieszaliśmy plakaty, mieliśmy nadzieję właśnie, że ludzie się zainteresują i faktycznie zainteresowanie jest spore. Pani Halina w maratonie uczestniczy po raz pierwszy. Szczególnie poruszający jest dla niej los społeczności romskiej w naszym kraju. I to właśnie do prezydenta Komorowskiego postanowiła napisać. Bo zawsze jest mi bliski los dziecka. A tu są oprócz dorosłych, dorosły sobie zawsze jakoś tam poradzi, a dziecko jest zawsze najbardziej pokrzywdzone, a mnie jest los dziecka zawsze bliski. Każdy uczestnik akcji miał możliwość korespondowania nie tylko do władz. Często pisano kilka słów otuchy do samych osób, o które toczą się spory. Nasza solidarność okazuje się czasem ostatnią nadzieją dla prześladowanych i więzionych. Jest napisany milion listów i do prezydenta, premiera, czy do ambasady, czy do ministra sprawiedliwości przychodzi 500 tysięcy czy 300 tysięcy listów, to jest instytucja, która musi przyjąć te listy. Czy oni je wyrzucą natychmiast do kosza, czy przeczytają, ale pewien oddźwięk jest. A miejmy świadomość, że prawa człowieka łamane są na całym świecie, również i w państwach demokratycznych. Jeśli ktoś siedzi w więzieniu 7 czy 8 lat za to, że napisał coś na Facebooku czy w jakimś na innym portalu społecznościowym, no to chyba jest coś nie tak. Wystarczy tylko kartka papieru i długopis, a jeden list może mieć duże znaczenie. Katarzyna Wójcik, Telefakty.
Przez ostatnie dwa dni w Ostrowcu trwały eliminacje rejonowe do Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek imienia księdza Kazimierza Szwarlika. Na scenie w kinie Etiuda zaprezentowała się młodzież ze szkół powiatu ostrowieckiego. Zgromadzona publiczność mogła usłyszeć nie tylko tradycyjne kolędy, ale również zapomniane pastorałki w nowych, oryginalnych aranżacjach. Po raz kolejny sala kina Etiuda wypełniła się dźwiękiem kolęd. Śpiewali uczniowie ze szkół powiatu ostrowieckiego. Był to pierwszy etap Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek imienia księdza Kazimierza Szwarlika. W tegorocznym przeglądzie kolęd i pastorałek bierze udział 40 podmiotów, to znaczy zespołów dziecięcych, zespołów ludowych, solistów młodzieżowych i dziecięcych, razem około 150 osób. Impreza ma już długą tradycję. Po raz pierwszy festiwalowa rakieta wystartowała w Będzinie w 1994 roku. Dziś w Polsce jest 39 ośrodków eliminacyjnych. Za naszą wschodnią granicą istnieją 4, 3 na Ukrainie oraz 1 w Białorusi. Baranowiczach. Corocznie na festiwal zgłasza się przeszło 20 tysięcy osób. W Ostrowcu organizatorem przesłuchań było Miejskie Centrum Kultury. Na scenie nie zabrakło wykonań tradycyjnych kolęd, jak i mniej znanych pastorałek. Niektórych utworów można było posłuchać w nowych aranżacjach. Poziom stresu wśród uczestników był różny. Pewne jest jednak, że wszyscy chcieli wypaść jak najlepiej. Nie stresowałyśmy się, aczkolwiek śpiewałyśmy po raz pierwszy w takim składzie i jest to dla nas nowe doświadczenie. I mamy nadzieję, że będzie więcej takich występów. Trochę byłam zestresowana i myślę, że trochę wszyscy też. Udział w eliminacjach rejonowych to dopiero początek rywalizacji. Drugi etap konkursu odbędzie się w mieście głównego organizatora, Będzinie. Niestety niełatwo będzie na niego pojechać, bo miejsca dla zwycięzców etapu rejonowego są tylko dwa. Ale najważniejsze jest pokazać siebie z jak najlepszej strony, pokazać co potrafimy robić. Mała wiejska szkółka, bo jakby nie było w Sarnówku jest naprawdę mało dzieci i dzieciaki śpiewają w dwugłosie. Myślę, że jurorzy będą zadowoleni, są zadowoleni na pewno, a co do wyników, trudno przewidzieć. Przecież finalistów jest tak mało w tej ogromnej rzeszy występujących, że no, cieszymy się, że wyszło tak jak wyszło. W ubiegłym roku w drugim etapie festiwalu doceniono wokalne talenty z Ostrowca. W tym roku na ostateczny werdykt trzeba będzie poczekać do 19 stycznia. Razem z Weroniką byłam właśnie w Będzinie. I udało nam się wygrać trzecie miejsce. Trzymamy kciuki za wszystkich wykonawców, bo choć wygranych jest niewielu, to talentów w Ostrowcu mamy całe mnóstwo. A przygotowane przez młodzież kolędy zawsze można zaśpiewać przy wigilijnym stole. Wszystkich tych, którzy chcą już teraz poczuć magię świąt, zapraszamy jutro o godzinie 10 również do kina Etiuda, gdzie na scenie pracownicy, uczniowie i dyrekcja zespołu szkół specjalnych zaprezentują jasełka szkolne. W dzisiejszych Telefaktach to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Za chwilę na naszej antenie cotygodniowy magazyn sportowy. Do zobaczenia jutro o stałej porze.